Cześć, witajcie na kanale Mieszka Grzyna. Dzisiaj mam dla was tutorial halloweenowy. Będą to odsłonięte zęby. Będą zrobione za pomocą miksu żelatynowego. Zęby zrobiłam z tipsów i wyrzeźbiłam je tak, żeby pasowały do moich zębów. Tak więc jak chcecie zobaczyć, jak to się robi, to zostańcie i oglądajcie dalej. Tutaj mam zęby. Pomalowałam jeszcze lakierem białym, trochę zmieszanym z beżowym, żeby nie były takie zupełnie białe i nabrały ludzkiego koloru. Zaczynam od wyrysowania sobie linii, gdzie chcę, żeby to wszystko było. Więc na pewno musi się zacząć przy drugim zębie. Prawie to zwykłą białą kredką. Teraz oczyszczę sobie to miejsce spirytusem, żeby nie było żadnej tłustej warstwy, żeby się lepiej wszystkie kosmetyki trzymały. Pędzelkiem nałożę moją żelatynę taką cienką warstwą. Nie chodzi o to, żeby to było idealnie równe, dlatego że to ma naśladować mięśnie i skórę. Pamiętajcie, żeby sprawdzić, czy nie jest za gorąco, żeby się nie poparzyć, więc najpierw sprawdźcie sobie palcem. Ja tutaj zrobiłam sobie wcześniej elementy z takiego czegoś na czekoladę. Wystarczy po prostu wyjąć i powycinam sobie któreś z tych kawałków. Tak samo wlałam do połowy rurki żelatynę, żeby wytworzyć właśnie coś z tyłu, jakichś takich kawałków mięśni i tak dalej, więc też wystarczy po prostu to wyjąć. Więc powycinam sobie te kawałki nożyczkami i gdzieś je sobie tutaj poumieszczam. Tylko przykryję na tą żelatynę. Po prostu nakładam małą ilość żelatyny na zęba i przykryję go sobie tam, gdzie powinien być mój. Jak widać, to działa. Pokrywam tą górną warstwę zębów, naśladując jakby dziosło. Poprzykryłam moje mięśnie. Zacznę budować ścianki rany, tak żeby była rozrywana skóra tutaj od góry. Na koniec wygładzam sobie krawędzie, tak żeby stopiało się to ze skórą. Dobra, zostawię to, jak chcecie. Jeżeli wam się zrobi coś takiego dziwnego i załóżmy, że tego nie chcecie, to nie zmywajcie tego od razu, nie próbujcie tego złapać, tylko poczekajcie, aż zaschnie, to wtedy po prostu wystarczy to zdjąć. Teraz zaczynajcie miewać. Możecie użyć do tego albo pudrów, albo ewentualnie takich tłustych par. Ale nie używajcie wodnych, dlatego że żelatyna się rozpuszcza w wodzie. Ja użyję tłustych i może jeszcze pudrów, ale to zobaczę. W każdym razie zaczynam na pewno od tłustych. To są farby krealu. Zacznę od czerni. Przyciągnę spód zębów, boki zębów, wszędzie tam, gdzie ma być najciemniej. Tutaj każde wystające mięcho daje właśnie taki kolor krwisty. Jakieś tam zagłębienia, jeszcze przyciemniam tą część skórną, pokrywam sobie
podkładem. I zapudrowuję. Teraz wezmę tą samą gąbeczkę i troszkę zaczerwienię skórę wokół. Czyli pomieszam podkład z tą czerwienią. Tej czerwieni używam też do mięśni. Potem przyciemniałam ją tą czerwienią, a wszystkie te zakamarki przy zębach, które są czarne, to oczywiście używam czarnego. Na koniec dolam sztucznej krwi w różnych zakamarkach. Wezmę trochę tej sztucznej krwi na taką bardzo rzadką gąbkę. Tutaj trochę postępuję. Niam, 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 niam. Dzięki za oglądanie. Będą na pewno następne filmy Halloweenowe, więc czekajcie, bo będzie coś ciekawego. Na pewno będzie coś i dla facetów, i dla kobiet, i ładnego, i brzydkiego. No więc czekajcie na nowe filmy i do zobaczenia. Wow, wow. No Boże, nie wiem. Poleczka.